Przygotujcie się na hipnotyzujący challenge z pudełkami i przyciskami. Będzie nie tylko zabawnie, ale i bardzo śmiesznie. Witamy w Rapapa! Nasze dziewczyny będą się dziś świetnie bawić. Jesteście gotowa na challenge? Tak, jedziemy! Pierwsza chce nacisnąć przycisk. Przeczucie podpowiada mi, że będę miała dużo szczęścia. Miałaś rację, udało ci się trafić na szczęśliwy guzik. Kask? A po co mi kask? Jak to po co? Bez niego cukierki Skittles będą spadać ci prosto na głowę, a to nie jest zbyt przyjemne. Ekstra, to Skittles, bardzo mi się podoba. Oczywiście, wszyscy je uwielbiają. Chciałabym mieć zawsze takiego farta. Sprawdźmy, czy Miranda też ma szczęście. Jakoś tak mi się wydaje, że czerwony przycisk musi oznaczać coś smacznego. Obydwie macie dziś wielkie szczęście. Emma dostała garść Skittlesów, a ty masz garść pianek marshmallow. Wow, to jeszcze lepiej. Lubię pianki marshmallow o wiele bardziej niż jakieś tam cukierki. Nie jakieś tam, to najpyszniejszy Skittles. Skittles? W takim razie też chcę spróbować. Emma, daj mi trochę. Dobra, mam nadzieję, że trafi do twojego pudełka. Trafiłaś! No to teraz łap pianki. Mam! Słuchaj, to jest bardzo fajna zabawa. Zgadzam się. No jak dzieci, naprawdę. Mam nadzieję, że w tej rundzie również mi się pofarci. Wtedy będę najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. A niestety tym razem twoje szczęście się skończyło, Miranda. Przygotuj się, zaraz będziesz mieć nową fryzurę. Czeka na ciebie cała masa ugotowanego makaronu. Makaron? Kurczę, teraz jestem cała w kluskach. Może w smaku nie będzie aż tak źle. Mam nadzieję. Wow, no nie jest obrzydliwy, jest pyszny. Chyba jednak poszczęściło mi się. Wreszcie mogę zjeść obiad. To wspaniale. Emma, teraz twoja kolej. Boję się. Uwielbiam kolor zielony, więc niech mi przyniesie coś dobrego. Niestety za zielonym przyciskiem kryje się zielony ser. Jest oczywiście bardzo smaczny, ale również bardzo śmierdzący. Fu, co za ohyda! Od dziecka nie cierpię sera, a zwłaszcza śmierdzącego sera. To nie smakuje dobrze. Nie można go jeść. Myślę, że lepiej będzie, jeśli zajmę się czymś bardziej wesołym. Dawno nie grałam w tenisa. Zwłaszcza z serem. Ale super! Co się dzieje? Od kiedy to ser lata? Skąd ta śmierdząca kupa wzięła się w mojej skrzynce? To nie jest miejsce dla niej. Postanowiłam, że zacznę robić na drutach. Moja babcia mówiła, że to bardzo ciekawe zajęcie. A poza tym mam nawet troszeczkę włóczki i do tego jest pyszna. Ojej, nie miałam pojęcia, że to takie fajne zajęcie. Proste, zabawne i bardzo praktyczne. Teraz mam szalik z makaronu. Spójrzcie, jaki piękny. Podczas gdy Miranda dzierga szaliki, ja bardzo chciałabym zrobić psikusa naszemu prowadzącemu. Myślę, że posmakuje mu kawałek sera w czekoladzie. Zobaczymy, jak mu się spodoba. Trzymaj! Proszę, to dla ciebie. Wow, bardzo dziękuję. Nigdy wcześniej nie jadłem takiego smakołyku. O nie! To nie jest smakołyk! Jak ci nie wstyd mnie oszukiwać? Nie gniewaj się, ja tylko żartowałam. Fu, co za ohyda! Który przycisk wybrać tym razem? Niech będzie ten. Chciałabym, żeby to było coś dobrego. Miranda, nie martw się, naprawdę dostaniesz coś smacznego. Nie jest to jednak zbyt twarde, więc będziesz musiała to zlizać.
Mówię o bitej śmietanie. Co to jest? A, to bita śmietana. To jest takie dobre. A wiecie, co doskonale się z nią komponuje? Truskawki. Bardzo się cieszę, że jesteś szczęśliwa. Ja też uwielbiam truskawki i bitą śmietanę. Emma, teraz ty. To coś mi mówi, że ten żółty przycisk da mi coś dobrego. I tak jest, dostaniesz płatki. Co się stanie, jeśli nacisnę go ponownie? Oprócz płatków dostaniesz też mleko. Ej, a po co mi mleko? Gdzie są moje płatki? Bądź cierpliwa. Dostaniesz też swoje płatki. Łap! Wielkie dzięki. Najpierw mnie oblewasz, a potem karmisz. To trochę dziwne. I jak smakuje ci? No w sumie tak. Płatki są całkiem niezłe. No to co ci się nie podoba? Przecież wszystko jest super. No tak. W sumie tak. No to był taki sobie poczęstunek, ale nawet smaczny. Jestem trochę zmęczona, trzeba się przespać. Oj, nie chciałam, naprawdę! Miranda, źle wybrałaś. Do twojej skrzynki trafi dużo mąki, naprawdę dużo mąki. O nie, do czego potrzebna mi ta mąka? Nie dam rady z niej nic upiec. I co z tego? Powinnaś się cieszyć. To przecież mąka, fajnie. Aś! Co jest fajnego w mące? Fu, teraz wszędzie jest pył. Jestem cała w mące. Wyglądam jak duch. Nie wymyślaj, wciąż jesteś Mirandą. Emma, jesteś gotowa naciskać guzik? Jeszcze nie. Miranda przysyła mi jakieś dziwne zdjęcia. Co ona ma na sobie? Mamy dziś rundę przypadkowych naciśnięć guzika. Emma, następnym razem bądź bardziej ostrożna, a teraz dostaniesz wodorosty. Co? Nie chcę wodorostów. A musisz dostać. Ochyda. To śmierdzi zgniłą wodą z morskiego dna. Potrzebuję trochę świeżego powietrza. Zgodnie z zasadami challenge'u nie możesz wychodzić na zewnątrz. Uf, jak śmierdzi. Daj mi przynajmniej chwilę na oddech. Nie, zasady są takie same dla wszystkich, więc nie ma potrzeby ich łamać. To po prostu straszne. Wypuśćcie mnie stąd. Takie są zasady. O nie. Bądźcie na bieżąco z Rapapa, aby nie przegapić innych równie fajnych i oryginalnych challenge'y.